Marcinie. A ze mną jest lider Wiosny Robert Biedroń. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, panie. Czy to jest dzień dobry, dobry wieczór dla Wiosny? Idealny, dziękuję bardzo. No, jesteśmy trzecią siłą polityczną. Jak na polityczny startup. Przecież my mamy 4 miesiące. Pierwsze wybory, w których startowaliśmy i wygrane, no to jest wielki sukces. Wygrane, 3. miejsce, chociaż wydaje się, że te sondaże przed wyborami były lepsze niż ten wyborczy wynik. Ale polaryzacja była bardzo silna i ta tendencja była bardzo widoczna, że z jednej i z drugiej strony te duże ugrupowania zjadają. Chociaż jak widać, Koalicja Europejska, dla której przecież te wybory były idealnie skrojone, niestety nie dała rady. To pokazuje, że liderzy Koalicji Europejskiej powinni zweryfikować być może ten projekt, a my idziemy do przodu. To jest dopiero przedwiośnie. 3 mandaty co najmniej. Ale pojawia się pytanie odnośnie i przyszłości Wiosny, i przyszłości Koalicji Europejskiej. Czy te dwie siły mogą zbić się w jedność? Nie wierzę w to. Nie ma takiej opcji, ponieważ my jesteśmy otwarci, europejscy, postępowi. No nie można łączyć wody i ognia. Ja myślę, że Koalicja Europejska dlatego dzisiaj ma problem, że właśnie okazuje się, że ludzie nie chcą głosować na coś, co no jest od sasa do lasa, takie pospolite ruszenie. I dlatego pewnie też ten sukces Wiosny, że jest miejsce dla sił postępowych w polskiej polityce i to jesteśmy my. Czy 6,6 to sukces, to zobaczymy, ale... No jak panie redaktorze, nas nie było 4 miesiące. Ale sondaże były zdecydowanie lepsze. No ale jesteśmy w Parlamencie Europejskim. Panie prezesie, Grzegorz Schetyna dzwoni do Roberta Biedronia, mówi, spotkajmy się, porozmawiajmy o naszej przyszłości. Co pan na to? Ja się lubię spotykać, więc spotkam się na pewno, ale myślę, że nie ma tutaj opcji na jakiekolwiek łączenie się. Dzisiaj Wiosna świętuje swój wielki sukces. Zrobiliśmy to. To są ludzie, którzy uwierzyli, że inna polityka jest możliwa. Ja muszę im zaufać. Czyli wprost, wyklucza pan możliwość współpracy z Koalicją Europejską? Wykluczam. Obejmie pan mandat do Parlamentu Europejskiego, jeżeli pan ten mandat... Obejmę, jeżeli dostanę, ale to jest gdybanie. Musimy zobaczyć, kto dostanie te mandaty, tego jeszcze nie wiemy. Czy będzie pan próbował z jakimikolwiek innymi siłami w Polsce politycznymi rozmawiać na temat współpracy, czy Wiosna samodzielnie, zupełnie samodzielnie? Panie redaktorze, my na razie świętujemy nasz sukces. Pan pozwoli, że będziemy trochę świętowali, okej? A pogadamy o tym wszystkim jutro. Robert Biedroń, dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękuję.